Legendarna Tower of London, czyli pałac i twierdza jej królewskiej mości, to najstarsza zachowana budowla obronno-pałacowa w Londynie, wzniesiona w 1078 roku dla Wilhelma Zdobywcy. Ogromna kamienna biała wieża górowała nad miastem i była widoczna z wielu kilometrów. W tym czasie twierdza chroniona była z dwóch stron murami z czasów rzymskich, a z północy i zachodu fosą o szerokości 7,5 metra i głębokości 3,4 metra. Za chwilę przejdziemy przez średnią wieżę z XIII wieku. Nad bramą znajduje się herb króla Jerzego I, który został dodany w 1717 roku podczas jej przebudowy. Twierdzy pilnują charakterystycznie ubrani strażnicy jomeni, zwani bifiterami, czyli zjadaczami wołowiny. Strażnikami zamku, których jest 34, w tym jedna kobieta, są byli zawodowi wojskowi, którzy przesłużyli 22 lata w wojsku. Przechodzimy przez bramy, przez które przejeżdżali monarchowie, ich znakomici goście, a także nieszczęśnicy, dla których Tower była więzieniem czy nawet miejscem kaźni. Wieża Byforda z czasów króla Edwarda I posiada bramę z potężnymi metalowymi wrotami. Do bramy prowadził most zwodzony, a dodatkowo wieży Byforda strzegła opuszczona krata i łucznicy. Wielokątna wieża dzwonów była początkowo omywana wodą Tamizy. Była to druga po białej wieży budowla twierdzy. Została zbudowana w XII wieku, prawdopodobnie na rozkaz króla Ryszarda Rwieserce. Uliczka między wieżą dzwonniczą a murem zewnętrznym nazywa się ulicą Menniczą. Znajduje się tu mennica i dawne koszary, w których dziś mieszkają strażnicy. Ponurą sławą cieszył się brama zdrajców, zniesiona przez Edwarda I w 1279 roku. Przez tę bramę wleczono oskarżonych o zdradę Sir Thomasa More'a i Annę Boleyn. Wąskie otwory w wieżach i murach były obsadzane przez łuczników i kuszników. Krwawa wieża jest symbolem bezlitosnego instrumentu władzy państwowej. Uważa się, choć brak na to dowodów, że w krwawej wieży zginęli z ręki swego stryja Ryszarda III książęta Edward V, następca tronu, i jego młodszy brat Ryszard. Pod krwawą wieżę, zbudowaną za czasów Henryka III, podchodziło koreto Tamizy. Bramy strzegła dodatkowo opuszczona krata. Za czasów Edwarda III dodano ozdobne sklepienie. Specjalnie dla Henryka III wykonano w krwawej wieży tajne przejście, aby mógł pojawiać się w twierdzy bez zbędnej pompy i dostać się bezpośrednio do królewskich apartamentów. Po środku dziedzińca wewnętrznego wznosi się główna budowla twierdzy, kamienna biała wieża. Jej wymiary to 36 na 32,5 metra, zaś wysokość 27 metrów. Biała wieża jest budowlą trójkondygnacyjną. Z dziedzińca wewnętrznego widoczny jest Tower Bridge, wiktoriański zwodzony most na Tamizie. Zbudowano go w takim stylu, by nie kolidował z bryłą zamku. Ważnym elementem London Tower są kruki. Legenda głosi, że monarchia brytyjska upadnie wraz z Tower, gdy opuści je 6 kruków żyjących w twierdzy. Nie wiadomo, czy to ptaszysko chce coś przeczytać, czy też uważa, że prasa kłamie, więc ją niszczy. Krukami, których jest 7, w tym jeden jakby zapasowy, opiekuje się wyznaczony strażnik. Na wszelki wypadek jedno ze skrzydeł jest nieco podcięte. Budynki, których pilnuje królewski gwardzista, nazywają się domem królowej. Oczywiście obecnie nie zamieszkuje tu królowa, lecz komendant twierdzy.
W miejscu, gdzie stał szafot, artysta Brian Catling zaprojektował pomnik, na którym napis głosi: „Zatrzymaj się na chwilę u przechodniów. Gdzie ty stoisz, śmierć skróciła długie dni życia. Tu przerwał się los znanych osób. Niech spoczywają w pokoju. Za chwilę wejdziemy do królewskiej kaplicy. Nie wolno w niej robić zdjęć ani filmować. Można za to, a nawet trzeba sfilmować gwardzistę królewskiego w charakterystycznej czapie, pełniącego wartę przed skarbcem korony brytyjskiej. Przed koszarami Waterloo, w których mieści się skarbiec, stoją stare armaty. O pełnej godzinie następuje zmiana warty. Za chwilę wejdziemy do pomieszczeń, w których przechowywane są skarby korony brytyjskiej. I tu również jest zakaz fotografowania. Ruchoma taśma przesuwa widza wzdłuż najcenniejszych regaliów, jabłka, berła z krzyżem i największym na świecie brylantem licznych koron. Budynek widoczny naprzeciwko to Muzeum Fizylierów. Zgromadzono tu odznaczenia brytyjskie, mundury i broń. Ten galowy mundur pułkownika pochodzi z czasów króla Jerzego V. Czarny kruk, cenniejszy dla korony brytyjskiej niż jakikolwiek biały kruk. Codzienne menu kruków to 170 gram mięsa, biszkopty maczane we krwi, raz na tydzień jajko lub królik wraz z futrem oraz kawałki pieczonego chleba. Przed Białą Wieżą na ozdobnej lawecie spoczywa 24-funtowa armata. Do Muzeum Fizylierów przylega stary blok szpitalny. W tym miejscu zachowały się resztki murów obronnych z czasów rzymskich. Są tu również pozostałości po tak zwanej wieży garderobianej. Do Białej Wieży wchodzi się jak w średniowieczu po stopniach, które w razie zagrożenia można było spalić. Po Tower krążą legendy o duchach i zamurowanych więźniach. Wysoki parter Białej Wieży zajmuje kolekcja broni i zbroi. Najwspanialszym dziełem jest posrebrzana zbroja Henryka VIII, której wykonanie przypisuje się mistrzom flamandzkim lub włoskim. Zbroje Henryka VIII, ozdobione monogramami i różami dynastii Tudorów, wykonano na ślub króla z Katarzyną Aragońską i datowane są na 1515 rok. Jak wspominałem, od 1649 roku są eksponowane w Białej Wieży. Japońska zbroja z 1610 roku świadczy o wczesnych kontaktach Anglików z Japonią. Zbroja jest podarunkiem od szoguna Tokugawy Hidetady. Ta zbroja należała do króla Karola II, który panował w latach 1660-1685. W gablotach prezentowana jest biała broń, która należała do poszczególnych monarchów. Zbiory dynastii Windsorów, którzy panują od roku 1910 po dziś dzień.
W mniejszym z dwóch głównych pomieszczeń parteru eksponowany jest poczet królów. Składa się on z figur angielskich monarchów na koniach w pełnej zbroi. Pierwsza wzmianka o tej ekspozycji pochodzi z 1660 roku. Modele głów znaczących więźniów, które zostały ścięte na szafocie. Wśród kolekcji broni znajduje się broń skałkowa z XVIII wieku. Wchodzimy na pierwsze piętro Białej Wieży. Znajdujemy się we wschodniej komnacie. Około 1603 roku sufit wzmocniono drewnianymi podporami. W jednej z gablot widzimy opasły tom kodeksu praw monarchii. Turniejowa kopia, którą strącano z konia przeciwnika, oraz szereg zbroi turniejowych i paradnych. Duże zaciekawienie wśród zwiedzających budzi najmniejsza i największa zbroja. Zgromadzono tu również broń z innych państw, m.in. tureckie miecze i tarcze. Jest pióropusz indiański z Ameryki Północnej, broń rosyjska, chińska buława oraz broń współczesna, bogato zdobiona brylantami, złotem i kością słoniową. Na postumencie z beczek, w których przechowywano proch, stoi futurystyczny smok wykonany z różnego rodzaju broni, pistoletów, elementów zbroi rycerskich, kolczuk, tarcz i hełmów. Kręte schody zaprowadziły nas na strych, w którym znajduje się ekspozycja artylerii z XVII i XVIII wieku. Ta armata pochodzi z roku 1690. Biała Wieża żegna nas rzeźbą lwa świętego Marka. Jedynym pomieszczeniem, którego nie było wolno filmować, była kaplica królewska świętego Jana, znajdująca się na pierwszym piętrze. Zbudowano ją w anglo-normandzkim stylu. Weszliśmy na mur zewnętrzny, który łączy poszczególne wieże obronne. Z tego miejsca widać doskonale Tower Bridge, zwodzony most na Tamizie. Do tego, co o nim mówiłem, można dodać jeszcze to, że jest on uważany za arcydzieło ówczesnej inżynierii. Wieża Solna, która dochodziła niegdyś do Tamizy, była początkowo wieżą obronną, z której łucznicy mogli prowadzić ostrzał z 5 otworów strzelniczych. Kominek na parterze oraz ozdobne okno świadczy o tym, że w późniejszym okresie były tu pokoje mieszkalne. Za nami pozostała wieża latarniowa. Wzniesiono ją w XIX wieku. Wieża państwowej pieczęci wzięła swą nazwę od pieczęci, którą znakowano towary przeznaczone dla dworu królewskiego. Raz jeszcze mamy doskonały widok na jeden z filarów Tower Bridge. W prześwicie między budynkami widoczna jest jedna z wieżyczek White Tower. Na wiatroskazie zwieńczającym wieżyczkę siada kruk, od którego było nie było, zależy los korony brytyjskiej. W wieży konstabli zbudowanej w XIX wieku znajduje się ekspozycja poświęcona powstaniu chłopskiemu z 1381 roku oraz kolejna makieta Tower of London. Nowoczesny budynek w kształcie cygara i inne współczesne budowle wręcz psują widok na mury twierdzy.
Wieże Martina z XIII wieku przechowywane były do 1841 roku insygnia królewskie. Ta ceglana wieża daje pojęcie o tym, jak wyglądała twierdza przed epoką wiktoriańską. U szczytu wieży znajduje się zegar słoneczny. Tower of London była zamkiem obronnym, miejscem więzienia i kaźni, siedzibą królów, a nawet zwierzyńcem. Sprowadzano tu bowiem dzikie zwierzęta. Pierwszy lew trafił tu w 1210 roku. W kolejnych latach biały niedźwiedź, słon afrykański, strusie, aligator, niedźwiedź gryzli. W latach 1830 zwierzyniec zlikwidowano. Pora pożegnać się z miejscem, które odwiedza co roku 2 miliony turystów i mieszkańców Londynu. Gdy odwracamy się po raz ostatni w stronę Tower, na białej wieży rozwija się i dumnie powiewa państwowa flaga Wielkiej Brytanii.